Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnia jest pan poseł Maciej Konieczny, poseł klubu Lewicy. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie pośle, jedna lista opozycji. To mniej więcej 2 miesiące temu Donald Tusk zapowiedział w wywiadzie, okładkowym wywiadzie dla tygodnika Newsweek, i powiedział, że to jest jeden z dwóch głównych celów jego powrotu do polskiej polityki. Jeden to oczywiście wygrać wybory, ale wygrać te wybory parlamentarne na czele wspólnej listy opozycji. Jak panu się podoba ten pomysł? No, wydaje mi się, że te dwa pomysły są sprzeczne, to znaczy one nie idą w parze. Zgadzając się co do tego, że Polsce bardzo przydałoby się zmienić władzę i odsunąć PiS od władzy, to ten cel łatwiej będzie osiągnąć, kiedy wyborcy opozycyjni dzisiaj będą mieli jakiś wachlarz wyboru. To znaczy, jeżeli ci, którzy na przykład lubią partię Razem, tak? Bo lubią partię Razem, bo są socjalistami, bo chcą takiej odważnej, progresywnej polityki w kwestii praw człowieka, i oni nie będą mieli specjalnie ochoty zagłosować na Donalda Tuska albo na prawe skrzydło Platformy Obywatelskiej. Oni postawieni przed takim dylematem mogą po prostu pozostać w domu. A jeżeli będą dwie albo trzy listy opozycyjne, z których każda będzie miała wyraźnie, powiedzmy, powyżej tych 7%, a każda będzie oferowała nieco inną wizję Polski, to więcej osób pójdzie do wyborów i zagłosuje. Więc to jest jakaś fikcja, że tu jest jakaś zbieżność pomiędzy szansami na zwycięstwo. No właśnie, czy na pewno fikcja? Wczoraj na demonstracjach w sprawie telewizji TVN zdaje się, że szef Lewicy, Włodzimierz Czarzasty, no, sam na własnej skórze odczuł presję. No, pytanie też, czyją presję? Czy wyborców Platformy Obywatelskiej, czy wyborców Lewicy, żeby taka wspólna lista powstała? No i zdaje się, że przynajmniej tak można zinterpretować jego wypowiedź podczas wiecu, że no, bierze taką ewentualność pod uwagę, co zresztą jest no, dość zaskakujące, bo jeszcze tydzień, 2 tygodnie temu i 3 tygodnie temu i 3 miesiące temu zdaje się, że w ogóle nie brał pod uwagę takiej ewentualności. Ja bym nie wyciągał zbyt daleko idących wniosków z jednej wypowiedzi na wiecu, szczególnie, że chwilę później pan, Adrian Zandberg wyszedł i jednoznacznie dał do zrozumienia, że pluralizm na opozycji, ta możliwość wyboru, demokratycznego wyboru po prostu, jest równie ważna jak pluralizm na rynku mediów. I to jest coś, co do czego jestem przekonany. I oczywiście będzie presja, bo tak naprawdę powrót Tuska to był wybór taki. Czy chcemy faktycznie kierować się taką logiką zwycięstwa nad PiS-em i maksymalnej ilości głosów na opozycję, czy konsolidacji pod upadającej Platformy Obywatelskiej. Pamiętajmy, że w momencie, w którym Tusk wracał, ta Platforma była w bardzo poważnych kłopotach, także sondażowych, i ten powrót bez wątpienia Platformie pomógł w takiej wewnętrznej mobilizacji, w mobilizacji twardego elektoratu, ale raz jeszcze mam poważne wątpliwości, czy pomoże w odsunięciu PiS-u od władzy, szczególnie, że ten sposób jednoczenia opozycji przez Tuska jest, jakby to ująć, mało delikatny, tak? To znaczy, to jest takie zaznaczenie swojej dominacji jako Donalda Tuska. No właśnie, do tego sposobu, do tego stylu powrotu jeszcze powrócimy, ale pan poseł powiedział, że to miało, że to hasło wspólnej listy opozycyjnej miało służyć odbudowie pozycji Platformy Obywatelskiej. No można powiedzieć, po takiej krótkiej akcji reanimacyjnej, po której rzeczywiście parametry życiowe pacjenta o nazwie Platforma Obywatelska się poprawiły, no to widać, że znowu następuje kryzys zdrowotny. Jeżeli patrzeć na wyniki sondaży, no to jest około 15-16 punktów procentowych i tendencja zjazdowa dla Platformy, utrzymująca się już od de facto kilku miesięcy. Jak pan na to patrzy? Skąd to się bierze? No bo Donald Tusk miał przyjechać nie tylko do Polski, ale miał przyjechać przede wszystkim dla wyborców opozycji. Tak był przedstawiany na tym białym koniu i miał kompletnie odwrócić sytuację opozycji. Właśnie też dlatego lansowane było to hasło zjednoczenia opozycji i wspólnej listy pod przewodnictwem właśnie Donalda Tuska. I okazało się, że na początku to działało, a teraz już no, raczej słabo działa. Ja w ogóle przy okazji tej całej
obecnej eskalacji wokół Lex TVN mam wrażenie, że po prostu wraca stare. To znaczy ten podział na PiS i Platformę Obywatelską, eskalacja po tej dokładnie linii podziału, to jest coś, co wydaje się opłacać obu dużym partiom. I stąd ten absurdalny kompletnie pomysł z powrotem Lex TVN-u, który wejdzie w życie albo nie, pewnie nam zaszkodzi na arenie międzynarodowej, ale z pewnością dokona tego, co się wydarzyło wczoraj. To znaczy takiego bardzo definiującego tożsamościowego podziału na wyborców PiS-u i wyborców skupionych wokół kodu Platformy Obywatelskiej, tej idei zjednoczonej opozycji. I wydaje mi się, że Jarosław Kaczyński robi to właśnie dlatego, że w tym modelu czuje się najbezpieczniej i wygląda na to, że Donald Tusk, odgrażający się mu wczoraj ze sceny, również tak. Kłopot polega na tym, że to nas nie przesuwa do przodu. To po pierwsze, będę się upierał, nie przybliża nas do odsunięcia Prawa i Sprawiedliwości od władzy, a po drugie, no ja bym chciał jednak, żeby w ogóle Polska wyszła z tego klinczu, takiego boju dwóch wielkich prawicowych bloków i żebyśmy więcej mówili o tym, jakiej chcemy Polski, a mniej o Tusku i Kaczyńskim. To naprawdę wszystkim by nam dobrze zrobiło. No ale panie pośle, przepraszam, ale obok Donalda Tuska państwo wczoraj żeście stali, no. Więc, ale to jest oczywiste, jak mówimy, jest to kompletnie chcąc, nie chcąc, no państwo byli za jego plecami. No mówimy o konkretnej ustawie, tak? O ustawie, która jest tak naprawdę zamiarem ograniczenia TVN-u, tak? No, to jest ustawa medialna pisana pod konkretną stację, co jest skandalem. Jest to ustawa, która dla mnie, jako wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, jest także trochę sabotażem, nie pierwszym, polskiej polityki zagranicznej. Bo zyski z tego, że dla Polski żadne, a straty wizerunkowe i takie relacyjne ogromne ze Stanami Zjednoczonymi. Więc tak, tu trzeba było protestować, bo to jest fatalna ustawa, to jest fatalne działanie, jeżeli chodzi o pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Ale też zwracam na to uwagę, nieprzypadkowo, pomimo tych wszystkich kosztów, Jarosław Kaczyński wyciąga to w tym momencie. Bo ma kilka rzeczy, z którymi ma kłopot. Jest kwestia inflacji, której nie może kontrolować do końca. Jest kwestia sytuacji na granicy, która także nie okazała się tak wygodna dla władzy, jak ona miała nadzieję, mam wrażenie. I jest ten podział Tusk-Kaczyński, który oni w pełni kontrolują, który znają, który lubią, więc wyciągnęli ten z Lex TVN steczki w tym momencie z ogromnymi kosztami dla Polski. Oczywiście trzeba protestować. Ja zastanawiam się, czy pan poseł też trochę nie demonizuje tej sprawy, bo w gruncie rzeczy takie rozstrzygnięcia prawne, jakie wprowadza to rozwiązanie, ta ustawa, one funkcjonują w Europie, nikt z tym nie ma żadnych problemów i nikt nie uważa, żeby to psuło jakieś relacje. A z drugiej strony, wie pan, Polska dokonuje gigantycznych zakupów w Stanach Zjednoczonych, podpisywane są wielkie kontrakty, nie tylko zbrojeniowe, ale i energetyczne. Ja nie sądzę, mówiąc szczerze, żeby sprawa jednak jakiegoś koncernu z punktu widzenia amerykańskiej gospodarki, no znacznie mniej znaczącego niż te sektory, w których Polska w tej chwili jest aktywna, wywróciły te relacje do góry nogami. No bo ja też bym nie ustawiała ich w taki sposób, że Polska jest w pozycji proszącej, a z drugiej strony mamy wielkiego brata, który rozdaje łaski, bo naprawdę ta relacja jest relacją dwustronną, więc tak jak Polska jest zainteresowana obecnością chociażby wojsk Stanów Zjednoczonych na naszym terenie, tak i Stany Zjednoczone są zainteresowane również umacnianiem swojej pozycji w naszej części świata, więc te strzałki są w obie strony. No strzałki są jednak wyraźnie nierówne, jakkolwiek chciałbym, żeby było inaczej. Jeżeli chodzi o zainteresowanie obecności w naszej części Europy, to niestety ono maleje. Na tym polega cały kłopot, także geopolityczny, że Stany Zjednoczone główne zainteresowanie w tym momencie kierują jednak w stronę Chin. Z pewnością są zainteresowane sprzedawaniu Polsce chociażby sprzętu wojskowego i mam wrażenie, że od dłuższego czasu kupujemy sprzęt wojskowy nie tylko dlatego, że jest on potrzebny polskiej armii, ale dlatego, żeby jakoś opłacać tą relację. Dlatego, że jest najlepszy na świecie. Ale ja przypominam, że gościem sygnału dnia jest pan poseł Maciej Konieczny. W związku z energetyką jądrową jest absolutnie kluczowa dla przyszłości Polski i dlatego te relacje w tym momencie ze Stanami Zjednoczonymi są tak ważne. Pan poseł Maciej Konieczny, poseł Lewicy, jest gościem sygnałów dnia. Ciąg dalszy naszej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Polskiego Radia, programu Pierwszego Polskiego Radia.
No właśnie, panie pośle, więc być może to jest tak, że nikt nie chce zamykać stacji TVN. Stacja TVN ma szansę, właściciel stacji ma szansę dostosować się do tych przepisów, bo nie wiem, czy panu się podoba taka sytuacja, że firma Krzak, zarejestrowana gdzieś tam w okolicach lotniska w Holandii, zdaje się, jest właścicielem potężnego medium w Polsce. No biorąc pod uwagę różne okoliczności, w tym również działania hybrydowe, które już zdaje się, że w naszej części Europy stały się standardem. Dobrze by było, gdyby media jednak miały taką bardzo jasną i przejrzystą strukturę właścicielską. No, pan jako przedstawiciel partii lewicowej chyba powinien być na to szczególnie uwrażliwiony. Ja się zgodzę, że dobrze by było, tylko jesteśmy w sytuacji, w której obecna władza ewidentnie ma apetyt na podporządkowanie sobie rynku medialnego. Sposób, w jaki jednostronnie przedstawiają sytuację polityczną i media publiczne w tym momencie, oraz to, że ta ustawa jest jednak także, już powtórzę to po raz drugi, ustawiona pod jedną stację telewizyjną, taką, która akurat wspiera największą siłę opozycyjną, to budzi poważne wątpliwości. Akurat ta stacja telewizyjna ma taki problem właścicielski. Akurat ta stacja telewizyjna. Raz jeszcze, w sytuacji, ja się zgodzę co do tego, że regulacje rynku medialnego są czymś normalnym, że korporacyjna własność niekontrolowana mediów jest równie groźna, jak podporządkowanie mediów publicznych w pełni jednej władzy. I że to powinno być regulowane. Panie pośle, jest pan I zupełnie szczerze, moje zaufanie do intencji obecnego rządu jest takie, że jestem przeciwko robieniu tego teraz i w ten sposób. Ale generalnie by pan takich działań, rozumiem, nie wykluczał, tylko panu jakby pan ma teraz zastrzeżenia co do tego, że wykonawca tych działań jest niewłaściwy. Mam zastrzeżenie co do tego, że PiS chce załatwić TVN najkrócej, a ogólnie jestem za regulacją rynku mediów, ponieważ to jest kwestia demokracji. Ale pan doskonale wie, że jeżeli TVN, znaczy, że właściciel TVN-u nie będzie miał żadnego problemu, żeby zmienić swoją strukturę działania i tu nikt nie będzie nikogo załatwiał. Ja wie pan, ja pamiętam czasy, panie pośle, to było parę lat temu, no ładne parę lat temu, czasy rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy to stacja TVN domagała się aresztowania dziennikarzy, między innymi mnie. Pamiętam protesty przed sądem właśnie wobec takich działań stacji TVN. Wówczas pan nie miał takich wątpliwości, co ci ludzie wyrabiają i jakie jest działanie stacji TVN, skoro domaga się aresztowania dziennikarzy, którzy podają prawdziwe, jak się okazało, ale nieodpowiadające, niewygodne dla tej stacji życiorysy jej pracowników, kluczowych pracowników. Abstrahując od konkretnej sytuacji, to jeżeli spojrzałaby pani redaktor na moje wypowiedzi Trudno abstrahować od tej konkretnej wypowiedzi. Jeżeli dziś stacja TVN ma być wzorcem obrony wolności słowa, no to ja chciałam powiedzieć, że kilkanaście lat temu ta stacja domagała się aresztowania dziennikarzy tylko za to, że publikowali niekorzystne dla niej informacje. Ale cała zabawa z pluralizmem mediów i z wolnymi mediami polega na tym, że nie szukamy wzorców i ideałów, ale pozwalamy wybrzmieć różnym głosom. I to jest moje oczekiwanie od rynku mediów. Ja naprawdę nie jestem wielkim wielbicielem stacji TVN, jak stacja TVN nie jest wielkim wielbicielem lewicy, tak? Głos dziennikarza w tymczasowym areszcie, powiedzmy sobie szczerze, słabo wybrzmiewa, no ale to już zostawmy ten temat. Panie pośle, bo takie głosy też się pojawiły w przestrzeni publicznej, czy to odejście kilku polityków i utworzenie koła PPS-u, polityków lewicy, czy pan uważa, że za tym stoi działanie właśnie Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, bo takie sugestie się pojawiają ze środowiska lewicowego. Z pewnością za tym istnieje ogromna chęć konkretnych polityków, żeby rzucić się w ramiona Donalda Tuska, a mam wrażenie, że powstanie koła PPS-u wynika z tego, że Donald Tusk się przed tymi objawami czułości opiera, tak? I stąd konieczność powstania tego koła, co jest tym bardziej smutne. Uważa pan, że gdyby się nie opierał, to od razu by się, że tak powiem, ci politycy przenieśli do... Jestem jeszcze w przypadku tych polityków sejmowych, w każdym razie jestem co do tego dość pewien. No i smutne jest tylko to, że
Partia, Polska Partia Socjalistyczna, bardzo blisko mojemu sercu. Najpiękniejsza karta polskiej historii polskiego parlamentaryzmu jest używana do takich zupełnie cynicznie i przedmiotowo, do takich gierek jakichś parlamentarnych, jest jakimś wehikułem przeskoczenia z lewicy do platformy. To jest smutne, tak? Bo też jestem przekonany, że te osoby akurat, które w tym momencie tworzą koło sejmowe Polskiej Partii Socjalistycznej, nigdy wcześniej nie poczuwały się do tego dziedzictwa i też niespecjalnie wsławiły się wcześniej poglądami socjalistycznymi, więc dla mnie to jest przede wszystkim przykre, że bardzo bliski mi szyld jest używany w ten sposób. Rzeczywiście marszałek Piłsudski może się w głowie przewracać, w grobie przewracać, jak patrzy na to, co też się dzieje. Zrobił, żeby ten szyld zszargać, chociażby w maju 26 roku, ale Ignacy Daszyński czy towarzysz Kurzak z pewnością nie są zachwyceni. Nie wchodźmy już w tę dyskusję historyczną. Panie pośle, czy pana zdaniem system handlu emisjami wymaga reformy lub w tym momencie zablokowania z tego powodu, że mamy kryzys na rynku energetycznym, ceny energii poszybowały, stają się niezwykle już trudne dla osób, które po prostu są odbiorcami tej energii i chcą ogrzać na przykład swoje domy. A przecież wiemy o tym, że te papiery umożliwiające, te certyfikaty umożliwiające emisję są też obiektem spekulacji. System handlu emisjami, system ETS-ów bez wątpienia wymaga reformy. Mój zarzut do rządu polega na tym, że ja nie widzę takiego szczerego zamiaru dogadania się z partnerami, żeby chociażby zakończyć spekulację na ETS-ach i zamienić ten mechanizm w coś bardziej przewidywalnego, tylko kolejną szarżę w stylu mamy uchwałę Janusza Kowalskiego, zablokujemy ETS-y, który zakończy się po prostu zrzuceniem winy na Unię Europejską i na opozycję, która głosuje nie tak, a nie rozwiązaniem problemu. A ja się zgadzam z panią redaktor, że my naprawdę potrzebujemy rozwiązać ten problem. Minimum to jest odejście od spekulacyjnego charakteru ETS-u. No właśnie, ale to proponuje pan premier Mateusz Morawiecki. Nie da się przewidzieć, że one będą kosztowały. No właśnie, to mówi pan, przepraszam, panie pośle, to mówi pan premier Mateusz Morawiecki. Są certyfikaty. No nie, musi pana interesować, bo jednak czy panu się podoba, czy nie. Zrobi na poziomie europejskim. Bo już mam dość rządu, który nic nie może, szuka tylko alibi, a potem mówi, że zła Europa albo opozycja. Taką propozycję pan premier złożył. Taką propozycję również, to tak a propos jakichś już konkretnych działań, poparli członkowie Grupy Wyszehradzkiej, również właśnie zgadzając się ze zdaniem polskiego premiera, że trzeba ograniczyć tą spekulację. Czyli są certyfikaty do kupienia, kto potrzebuje, kupuje, ale nie kupują ci, którzy później obracają nimi i z zyskiem sprzedają potrzebującym, bo to jest patologia tego systemu i między innymi to doprowadza do wysokich cen, choć oczywiście nie tylko. I państwo są gotowi popierać takie rozwiązanie? Chociażby na przykład na forum Parlamentu Europejskiego. Ja popieram to rozwiązanie i popieram je publicznie i mówię o tym. Co więcej, docelowo być może rozwiązaniem właściwym byłoby nie mechanizm rynkowy sprzedaży certyfikatów, ale po prostu podatek, który jest bardziej przewidywalny i który nie zaskakuje nas w ten sposób. Ale spekulacją trzeba skończyć na pewno, tak? Tylko jeżeli ktoś chce na pewno skończyć ze spekulacją, to zaczyna od rozmów z partnerami i w gabinetach, a nie groźbą. Ja widzę, że rząd wychodzi i znowu grozi. Grozi, że będzie za zatrzymaniem ETS-ów, to ja widzę, że jest źle. Że my nie załatwiamy rzeczy, że my nie jesteśmy blisko rozwiązania, bo już to widziałem. Panie pośle, ja bym chciał, żebyśmy realnie w końcu coś w Europie załatwili, a nie tylko grozili. Przedstawicieli Grupy Wyszehradzkiej. To jest, rozumiem, szukanie sojuszników. Skoro wszyscy jak jeden mąż akurat w tej grupie zgadzają się co do tego, że tak należy działać, to nie jest tylko tak, że rząd wychodzi i mówi, przepraszam, wywracam stolik, tylko jest jakaś grupa, jest budowana koalicja wokół tej sprawy. I będę bardzo szczęśliwy, jeżeli ta koalicja w końcu okaże się wystarczająca, żeby coś załatwić. Bo naprawdę już mam dużo tych dużych słów, gruźb posła Janusza Kowalskiego, który jest bardzo oburzony na działania Unii Europejską. Premiera Mateusza Morawieckiego, który nie mówi o reformie ETS-ów, ale że zablokują ETS-y, jak nie spełni Unia naszych żądań. A później kończy się tak jak zwykle, tak? Czyli nic się nie udaje załatwić. W końcu może nieco spokojniej, może nieco mniej widowiskowo, ale w końcu coś załatwmy dla Polski.
Czy państwo na forum Parlamentu Europejskiego będą wspierać taki projekt właśnie reformy systemu ETS-u? Partia Razem nie ma niestety przedstawicielstwa w Parlamencie Europejskim. No, ale w tym momencie na poziomie lewicy. Ja mogę powiedzieć tak, że działamy na rzecz wypracowania takiego stanowiska, które będzie na rzecz reformy ETS-u i ja bardzo za nim lobbuję, bo dla mnie to jest kwestia absolutnie kluczowa. Zgadzam się, że trudno tam na przykład dla spółki energetycznej przeprowadzać wieloletnią transformację ku zielonym technologiom, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć, w jakiej sytuacji finansowej będzie i czy te uprawnienia będą kosztowały 20 czy 80 euro. Więc to moim zdaniem po prostu trzeba zmienić, bo to faktycznie w tym momencie utrudnia, a nie ułatwia transformację. Ale jestem przekonany i mam wątpliwości co do tego, bo takie są przewidywania, że to mniej więcej do tej sumy dobije cena za tonę emisji. Miejmy nadzieję, że nie, ale niestety takie są przewidywania. I tutaj musimy postawić kropkę. Pan poseł Maciej Konieczny z Lewicy był gościem Sygnałów Dnia. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.